Jesteśmy tu. I zrobię sobie krótki spacerek. Chociaż w górach to faktycznie te wszystkie odległości trzeba mierzyć razy dwa co najmniej. Na wodospad Szklarki. I tam się właśnie kierujemy. $10 za możliwość położenia potem. Nie wiem, czy 10 zł. O, za 10 minut punkt poboru opłat. A ile kosztuje, to się zaraz okaże. Za 10 minut. Pierwsze ciekawe miejsce, do którego nie sposób nie podejść. Wszakże po to tu przyjechałem. Nie po to, żeby się do strumienia, ale na pewno, żeby sobie blisko niego podejść i podziwiać, jak to wygląda. No to chodźmy. Woda czyściutka i pewnie lodowata. Tak nawet mi się nie chce palca tam wkładać. To jest właśnie ten klimat takiego strumyku, takiego lasu. Może niekoniecznie ulicy, która idzie wzdłuż tego wszystkiego. Tutaj chciałbym sobie właśnie w takich klimatach rozbić namiot, obiwakować, zobaczyć z daleka niedźwiedzia grizzly, ale to tyle. A ognisko sobie jeszcze zrobić, oczywiście spędzić bezpieczną nockę, rano zjeść bekon z fasolą i wrócić do domu. Zbliżam się do punktu opłat. Zakładam, że to jest stopień trudności. Dlaczego ja tak dycham? Dotarłem na miejsce. Wycieczka może nie było za długa, bo około kilometra, ale taka właśnie miała być. Coś, czego nie udało się zrealizować w ubiegłym tygodniu podczas wizyty w zamku Czocha, udało się zrealizować teraz. Wodospad Szklarki. No pięknie to wygląda, pięknie. Zaraz sobie podejdę jeszcze do góry, bo widzę, że to nie koniec trasy. Zobaczymy, jak to będzie widać z góry. Tu sobie woda spokojnie płynie. A tu nagle jest sery. Wodospad Kamieńczyka jest jeszcze ciekawszy, ale to już też nie tym razem. Jestem tutaj dość późno, bo jest godzina 18 prawie. No i to trochę za późno na to, żeby jeszcze tam łazić. Przejadę się jeszcze do Harachowa. Może uda się kupić czeskie piwo. I to tyle. Także wodospad Szklarki mamy zaliczone. Schodzę na dół i jadę dalej.
gdyby było mniej tych dzieci, wszystkich tutaj, żeby można było usłyszeć uroczy huk tego wodospadu. A tak jest trochę słabo. Tutaj ten odcinek, który nie jest stricte trasą turystyczną, jest dużo przyjemniejszy niż tamten równy, gładki i wyłożony kostką. Nie wierzę, że to mówię, ale tak. No i zmierzam tym naturalnym, leśnym duktem do samochodu. Jedziemy do Czech. No i wjechałem do Czech. Jestem w Harachowie, w pobliżu Mamuciej Skoczni i kilku innych zresztą też. Ładnie jest tutaj, pomimo tego, że od Szklarskiej Poręby to jest tylko kawałek, to jednak jest zupełnie inny klimat. No ale też niestety z racji tego, że jest 18:15, to oprócz jakichś tam punktów gastronomicznych, to niestety wszystko inne jest już nieczynne. Więc to będzie tylko spacer. Pomimo tego, że komercja, no bo wiadomo, to miejscowość turystyczna, no to taka jakaś z klimatem i ze smakiem. Takie odnoszę wrażenie. Tyle, że pusto. No ale tak jak powiedziałem, jest już 18:30. Widocznie Czesi o tej godzinie już nie chodzą do sklepów. Nie to, co polskie zwyczaje. Nie pozostaje nic innego, jak zrobić to, co każdy poznaniok, jak przyjedzie do Harachowa, czyli zrobić sobie zdjęcie przed skocznią i wracać do domu. No bo co tu innego o tej godzinie robić? No to jestem. W takim dość urbeksowym stanie ta skocznia, ale nie wiem, może zimą jest inaczej, a może nie jest ona w ogóle używana. Nie znam się. Ostatni raz oglądałem skoki narciarskie, jak małyż skakał. Tak sobie wygląda skocznia z bliska. Tu są schody, ale wejść nie wolno. Pozor. Nie wstupajet czy coś tam. Wstup zakazany. O. Także pozostaje mi tylko podziwiać skocznię stąd. Tu jest jedna, tam jest mniejsza, a tam jest jeszcze mniejsza. Lista nazwisk i sław, którzy skakali na skoczni Mamuciej. Szczerze powiem, no nie interesowałem się nigdy jakoś specjalnie narciarstwem, natomiast kilka nazwisk ze swoich młodzieńczych lat pamiętam. No przede wszystkim Jens Weissflack, František Jesz, Paweł Ploc zresztą ma tutaj w Harachowie niedaleko hotel swój. Czy tam restauracja, czy hotel i restauracja, nie pamiętam. No a reszta nazwisk to już tak mniej mi znana. No i by było na tyle z sobotniej wycieczki. Czas wracać, bo już jest naprawdę dość późno. Zanim dojadę do domu, to minął jeszcze minimum 3 godziny. Także jak Wam się podobała kolejna wycieczka, to zostawcie lajka. Albo najlepiej zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka. I widzimy się na kolejnej wycieczce albo kolejnym urbeksie. Trzymajcie się, do zobaczenia.